baby, my baby. Oh, I, oh, I, oh, my baby. Baby, oh my baby. Oh, hey, oh, hey, hey. Aloha, bracia. Aloha, siostry. Witam bardzo serdecznie i kocham i pozdrawiam. Wspaniałe, czyste powietrze. Wow. O, tam widzę jakieś brzuski. W oddali. Tam, o, tam, tam, tam. Więc sobie tam zmierzymy. Zobaczymy, co tam jest. Ale dzisiaj tak sobie właśnie spaceruję. I naszła mnie na myśl, aby powiedzieć coś o upodabnianiu się do innych. To jest taka spontaniczna myśl, zaznaczam. Nic nie jest przygotowane, więc słowa będą płynąć, płynąć i płynąć. Czy będą spójne, czy nie, to któż to wie. Ale cóż. Myślę, że bardzo dużym problemem w dzisiejszych czasach jest upodabnianie się do innych. My jako jednostki ludzkie jesteśmy bombardowani obrazem innych osób poprzez wszystkie media i nie tylko, poprzez ciągłe życie, rozmowy z innymi ludźmi itd., itd. Cały czas widzimy, jak inni żyją, zwłaszcza osoby znane, nasi idolowie. I czy tego chcemy, czy nie, nawet jak się bardzo zapieramy, że tak nie jest, to podświadomie dążymy do tego, żeby wyglądać jak nasz idol, nasza idolka, aby mieć życie jak jakaś fajna, znana osoba, aby mieć samochód jak znana osoba, aby mieć wygląd, szczupłą sylwetkę, makijaż jak znana osoba, aby mieć rodzinę, bliskich, znajomych, tak jak nasze znane, znajome osoby, jak to widzimy na różnych zdjęciach, na mediach społecznościowych, gdzie nasi idolowie są mega szczęśliwi i zadowoleni z rodzinami, z bliskimi osobami itd., itd. Widzimy też innych ludzi na ulicach, mijając ich, jak się cieszą, jak się bawią. Widzimy reklamy, billboardy. Obserwujemy wszystko, szczęście, pieniądze, radość, bliskość itd. I czy tego chcemy, czy nie, podświadomie do tego dążymy. I to jest przeogromny problem. A tam są przeogromne brzuski. Przeogromny problem, bo każdy z nas jest kompletnie innym człowiekiem, innym wszechświatem. Każdy ma totalnie inny charakter, inne emocje, inne wgrane programy. Co to są programy? No, można powiedzieć, że tak na szybko to nasze zachowania świadome, mniej lub podświadome, mniej lub bardziej. Więc każdy z nas jest kompletnie innym wszechświatem i nigdy nie upodobnimy się do naszych idoli, do znanych osób. Nigdy nie będziemy tacy radości, tacy super, tacy pewni siebie, tacy męscy, czy tacy kobiecy i tak dalej, i tak dalej. Nigdy, bo każdy z nas jest innym wszechświatem, a próbując upodobnić się do nich, tylko wyrządzamy sobie krzywdę, bo nie da się tego zrobić, nie da się tego zrobić i zawsze będziemy siebie oceniać przez pryzmat tych naszych idolów. I to jest wielki problem. I teraz wiadomo, każdy z nas jako człowiek ma swoje ego i powie: nie, ja nie upodabniam się do nikogo, jestem sobą. Dobre, dobre. Wiadomo, że każdy lubi myśleć, że jest tym jedynym, tym wyjątkowym, ale jesteśmy tylko ludźmi. I tym bardziej w świecie, gdzie jesteśmy bombardowani obrazem innych osób. To jest problem. Dlatego bycie sobą i nieupodabnianie się do innych jest jak dla mnie mega, mega ważne, aby kroczyć swoją ścieżką, a nie robić to, co nasz idol. Zwłaszcza w świecie
influencerów. Nie wiem dlaczego teraz to słowo tak bardzo jest na topie. Tylko często nie wiemy lub zapominamy, że każdy w sieci kreuje w jakiś sposób w mniejszy lub większy swój wizerunek. Że wszystkie zdjęcia na Instagramie czasem są robione po dziesiątki razy i potem wybierane najlepsze zdjęcie, w których jest najlepsza poza, najlepszy uśmiech, najbardziej szczery w nieszczerości uśmiech. Obserwujemy ludzi, którzy są w telewizji, mówią to, co chcemy usłyszeć, to, co mają w scenariuszu i tak dalej, i tak dalej. A my uznajemy, że to, co mówią, to jak wyglądają, to jak żyją, to jest prawda, a to jest tylko wykreowany wizerunek. Oczywiście nie oceniam tutaj wszystkich, ale obserwując Instagrama, YouTube'a, Facebooka, telewizję, jest tam bardzo, bardzo duża kreacja. Tak samo mój kanał, ja też to traktuję w pewnym sensie jako serial, jako film, jako aktorstwo. I ja na pewno nie jestem tutaj w 100% tak sobą, ale też nie chcę być, bo to jest zabawa. To jest życie. I dlatego też to jest ważne, aby iść swoją drogą. Aby nie upodabniać się do nikogo, niczego i być sobą. Bycie sobą też jest, myślę, że w dzisiejszym świecie mega trudne, gdy wszyscy nas oceniają i oceniają, ale to też jest tylko rzecz do przepracowania przez nas. Jednak naprawdę taki spontaniczny filmik z lasu, nie z szałasu. I wow, niech się niesie magia. Powiedzcie może, co o tym sądzicie. Ja myślę, że to jest to też ważny problem. I od razu też pytając, co wy o tym sądzicie. Nie wiem, jakie osoby mnie oglądają, bo tam wiadomo, statystyki YouTube'a to nie są prawdziwe, bo każdy może założyć konto i wpisać wiek tak, jaki chce. Więc nie mam pojęcia, jakie osoby mnie oglądają, czy młode, czy starsze. No oczywiście, filmy z humorami to wiadomo, że tam jest większość młodych osób, ale właśnie ciekawi mnie, jak na przykład taki filmik. Jeżeli chcecie, napiszcie coś o tym, o upodabnianiu się do innych i o tym, ile macie lat i tak dalej. Jestem ciekaw, bo to będzie jako taka jakby... Brakuje mi słówka. To będzie po prostu taka cicha statystyka, jakby to tak nazwać. Bądź sobą, nie upodabniaj się, człowieku, do nikogo. Pozdrawiam z miłością. Aloha!